Chciałam Państwa bardzo serdecznie przywitać. Dzień dobry Państwu. Z ogromną przyjemnością i satysfakcją witam Państwa tutaj. I bardzo dziękuję za przybycie. Jest mi niezmiernie miło razem z Państwem przywitać wyjątkową i nietuzinkową osobę. Pozwólcie Państwo, że w imieniu nas wszystkich przywitam głównego gościa, panią minister Annę Marię Anders. Pani Anna Maria Anders jest przewodniczącą Rady Ochrony Walki Męczeństwa i pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego i oczywiście jest kandydatką Prawa i Sprawiedliwości do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałabym też bardzo serdecznie przywitać mojego kolegę, pana posła Lecha Antoniego Kałkowskiego. Jest mi niezmiernie miło przywitać władze samorządowe, pana prezydenta Andrzeja Garlickiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Łomży wraz z radnymi, pana Wiesława Grzymałę. Witam burmistrza Jedwabnego, pana Michała Hajewskiego. Witam prezesa Parku Przemysłowego Łomża, pana Andrzeja Kiełczewskiego. I w tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję za gościnność i pomoc w organizacji tego spotkania. Witam też dyrektora Urzędu Pracy, pana Mieczysława Wieńka, który schował się tam na samym końcu. Witam wiceprezesa Łomżyńskiej Izby Przemysłowej, pana Artura Truszkowskiego. Witam radnych powiatu i radnych gminy Nowogród. Witam radnych gminy Wizna. Szczególnie gorąco witam łomżyńskich przedsiębiorców i jeszcze raz bardzo dziękuję za tak liczne przybycie. W tym miejscu oddam głos mojemu koledze, panu posłowi Lechowi Kołakowskiemu. Antoniemu. Szanowna pani minister, drodzy państwo, ja ze względu na gardło dokonam krótkiego takiego wprowadzenia. Tak jak padły słowa pani Anna Maria Anders, pani minister jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach uzupełniających do Senatu w naszym okręgu, na ziemi łomżyńskiej i ziemi suwalskiej. Tym bardziej jesteśmy zaszczyceni. Szanowni Państwo, ja tak w skrócie chciałem wskazać na dwie przesłanki. Jedna przesłanka historyczna. Pani Anna Maria jest córką generała Andersa. Generała, który patrząc historycznie był jednym z najwybitniejszych wodzów Rzeczypospolitej, a na pewno najwybitniejszym wodzem XX wieku, II wojny światowej. Ratowanie życia Sybiraków, tworzenie armii, walki, Monte Cassino wykazują o wielkim męstwie, o odwadze, jak również o kunście, o profesjonalizmie wielkiego generała. Szanowni Państwo, czas historii jest czasem ważnym. Dzisiaj pani minister Anders jest osobą, jest pełnomocnikiem rządu, jest osobą, która pamięta o historię, zna przeszłość i chce ją kultywować. Dzisiaj, szanowni państwo, musimy patrzeć na czas współczesny jako czas gospodarczy, przemian gospodarczych, potrzeb mieszkańców tej ziemi, ziemi łomżyńskiej, w dobie też kryzysu, jaki obecnie jest, w dobie szukania pracy, wyjazdami za szukaniem pracy w kraju, jak również za granicą na kontynencie europejskim, jak też dalej. Szanowni Państwo, są wielkie potrzeby regionu związane z bezrobociem, brakiem inwestycji, białą plamą komunikacyjną, w szczególności dotyczącą kolei i dróg. I mamy, szanowni Państwo, osobę, która może naprawdę wiele pomóc mieszkańcom ziemi łomżyńskiej, temu regionowi, bezpośrednio w pracy w rządzie, jak również, mam nadzieję, po uzyskaniu mandatu senatora, patrząc, porównując do Ameryki, kongresmena,
może być ambasadorem polskich spraw za granicą. Gruntowne wykształcenie, pani minister, doświadczenie zawodowe, działalność na niwie międzynarodowej, kontakty zagraniczne, w szczególności kontakty z Polonią, mogą służyć regionowi i całemu kraju. Tu szczególne znaczenie mają rozmowy z Kongresem Amerykańskim, prezydentem, miejmy nadzieję, kolejnym prezydentem Ameryki, który będzie sprzyjał Polsce, że Polacy może będą jeździć bez wiz. O to, pani minister, będziemy zabiegać. Kolejna sprawa, ta istotna, sprawy bezpieczeństwa regionu, sprawy Polski są bardzo ważne. I tu jest wielkie oczekiwanie mieszkańców ziemi łomżyńskiej we wsparcie w gospodarce, polityce, obronności. Pani minister Anders, mam nadzieję, senator Anders. Bardzo proszę, pani minister, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, witam wszystkich, dziękuję za przybycie. Pan poseł mnie zawsze robi taką reklamę, że ja mam uczucie, że ja już właściwie niczego innego nie mogę, nie muszę powiedzieć, już wszystko powiedziałam. Ale nie, faktycznie muszę powiedzieć, że czuję bardzo zaszczycona, że pan prezes Kaczyński i pani premier mnie zaprosili do kandydowania do Senatu w tym okręgu. Ja jestem debiutantką w polityce, muszę powiedzieć. Wszyscy prawdopodobnie pamiętają, że właściwie moja kariera polityczna się zaczęła na jesieni, kiedy startowałam do Senatu w Warszawie, okręg 44, ale tam okręg, gdzie głosuje Polonia. Nie dostałam się do Senatu, ale przez to, że się nie dostałam, to prawdopodobnie stałam się bardziej sławna, niż jakbym się była dostała. Bo wszyscy się zaczęli zastanawiać, dlaczego można dostać prawie 155 tysięcy głosów i się nie dostać do Senatu. Także właściwie się pogodziłam z tym, ale potem życiem na inne przeznaczenie zostałam ministrem w rządzie pani premier, a potem i równocześnie przewodniczącą Rady po ochronie pamięci walki męczeństwa. No i jeżeli bym się była dostała do Senatu ostatnim razem, dzisiaj bym nie była tutaj u was, bym nie kandydowała do Senatu z tego okręgu. Muszę przyznać, że ja się nie spodziewałam, że ten okręg będzie mnie tak bliski. Z punktu widzenia historycznego to wiedziałam, że będzie bliski, dlatego że związany bardzo ściśle z moim ojcem, wywózki na Syberię, armia Andersa, Monte Cassino, ale nie przypuszczałam, że w tym stosunkowo krótkim czasie, 2 tygodni kampanii, poznam tyle cudownych ludzi, takich serdecznych ludzi, którzy podchodzą do mnie czasami ze zdjęciami i mówią, że są wzruszeni, bo żyją dzięki mojemu ojcu. Mój ojciec wyprowadził przeszło 120 tysięcy osób z Syberii i całe życie żałował, że nie mógł więcej osób wywieźć. Także dla mnie to jest wielkie przeżycie właśnie się spotykać z ludźmi tutaj, właśnie w tym okręgu. Okręg, region, który znałam, ale powiedzmy nie osobiście tak znałam, jeżeli chodzi o osoby przez to ostatnie 2 tygodnie, tak jak mówię, jeżdżę masami i już było bardzo dużo spotkań. Ale może zacznę troszeczkę od tego, żeby powiedzieć coś o sobie. Ja się urodziłam w Anglii po wojnie, w domu bardzo polskim, bardzo patriotycznym. Dopiero sobie zdałam sprawę z tego, jaki patriotyczny, jak zaczęłam przyjeżdżać do kraju i widziałam, że i kolędy, i w ogóle tradycje, jedzenie, wszystko było mnie takie bardzo znajome. Pierwszy raz byłam w 1991 roku z moją mamą, przedtem to było niemożliwe, dopóki Polska nie była wolna, było absolutnie dla nas niemożliwe. Ojciec zmarł w 70 roku, nigdy nie dożył tej wolnej Polski, o której marzył, a na początku na pewno wierzył, że wróci, ale nie wiem, potem może się pogodził, nie wiem, nie pamiętam. Ale natomiast ja jestem i się cieszę, że akurat mi się tak złożyło w życiu, że jestem. I wierzę, że ojciec się cieszy, że nie tylko, że jestem w tej wolnej Polsce, ale do tego jeszcze ministrem w rządzie,
i kandydatką do Senatu i może nawet senatorem. Wracając do mojego dzieciństwa, było podzielone właściwie na dwie części. Była część bardzo ta patriotyczna polska i część angielska. To, że się wychowałam w Anglii, znaczyło, że byłam bardzo blisko z moim ojcem, bo on miał więcej czasu dla mnie. I chodząc po ulicy właściwie był osobą anonimową dla Anglików. Przez to mógł mnie prowadzić do szkoły, czy do parku, czy do cyrku. Byliśmy bardzo blisko, miał prawie 60 lat, kiedy się urodziłam. Także zawsze powtarzał, że byłam jego ostatnią i największą miłością. Ze strony polskiej to Polacy, emigracja po wojnie stworzyła taką małą Polskę. Także to były kluby, to były restauracje, różne spotkania, gazety. I to trwa do tej pory, ale troszeczkę inaczej, bo oczywiście ta starsza emigracja już zmarła przeważnie. Są młodsi ludzie, które właściwie ja nazywam teraz tych młodszych Polonia, tamta była emigracja. Wtedy te spotkania to były bardzo częste, rodzice mnie brali wszędzie, czy ja chciałam, czy nie chciałam, specjalnie tata, który był taki dumny ze mnie, że każda akademia, choć mam z nim, siedziałam w pierwszym rzędzie, podpornie się nudziłam, ale mnie nikt się nie pytał, czy chcę być, czy nie chcę być. Poznawałam fantastycznych ludzi, ja rozumiem teraz, że byli fantastyczni ludzie, bo to różni generałowie, bohaterzy. Tylko że wtedy dla mnie oni po prostu byli znajomi taty, raczej nudnawi. Ja wolałam towarzystwo mojej mamy, Renata Bogdańska, piosenkarka, też właściwie znana na całym świecie. No to też wybitni ludzie jak Marian Hemar, Felix Konarski, który napisał Czerwone maki na Monte Cassino. Także moje dzieciństwo było, powiedzmy, bardzo, bardzo ciekawe. Spędzałam dużo czasu z ojcem i nawet jako nastolatka ja się zawsze interesowałam polityką. Nigdy w życiu nie wyobrażałam sobie, że będę polityką, ale się interesowałam, także patrzyliśmy razem na telewizji i dyskutowaliśmy. Potem, no, pomimo tego, że nie mam, powiedzmy, doświadczenia politycznego, jeżeli w polityce, to jednak pracowałam całe życie w różnych sferach. Skończyłam uniwersytet, pierwszy dyplom w Anglii, to był francuski, angielski, literatura. Potem poszłam pracować w City of London, pracowałam w finansach przez 3 lata, właściwie Financial Public Relations. Potem przez 5 lat, jakieś 2 lata pracowałam na UNESCO w Paryżu, w Narodach Zjednoczonych, a potem 6 lat w firmie, to koncern naftowy, też siedziba była w Paryżu, ale mieliśmy biura na całym świecie. Specjalnie dobrze poznałam Bliski Wschód, dlatego że to była firma arabska. I mój szef akurat był z Kuwaitu, z tym, że moje biuro było w Paryżu, ale byłam bardzo często na Bliskim Wschodzie. Pamiętam słowa mojego szefa wtedy, to były lata 80., kiedy mówił, że Bliski Wschód potrzebuje dyktatury, dlatego że są różne religie, różne sekty i naprawdę oni potrzebują kogoś, kto to właściwie trzyma. To wtedy był Arafat, był Hussein i inni. No i widzimy teraz, co się stało przez to, że świat myślał, że oni ich potrzebują, chcą demokracji, to się wszystko rozpadło. Także jeżeli chodzi o tak doświadczenie międzynarodowe, to z mojej strony jest właściwie dosyć duże. Zaczęłam przyjeżdżać do Polski potem jeszcze do tego, zanim równocześnie, jak przyjeżdżałam do Polski, to jeszcze pracowałam w nieruchomościach w Stanach Zjednoczonych. Ale stopniowo, jak zaczęłam przyjeżdżać do Polski, to po prostu na to już nie było tyle czasu. Moje wielkie zainteresowanie w ogóle, można powiedzieć, historią może i wschodem, to było już po śmierci mojej mamy w 2011 roku, kiedy byłam zaproszona przez Urząd do Spraw Kombatantów na wyjazd do Rosji.
I tam w Tockoju i Buzułuku dla mnie to właściwie było rewelacyjne. Na polu w Tockoju są pomniki i tablice armii Andersa, tu leży żołnierz generała Andersa. W Buzułuku sztab generała Andersa dzisiaj wygląda zupełnie tak samo, jak wyglądał wtedy. Teraz to jest szkoła i też jest tablica, jest sztab generała Andersa. W pewnym momencie ja siedzę w pierwszym rzędzie, pokazują zdjęcia, jakie są przemówienia i pokazują zdjęcie ojca, który siedzi zupełnie w tym samym miejscu, co ja 70 lat później. To już było prawie 5 lat temu. Tak można powiedzieć, że zaczęła się moja, powiedzmy, kariera, jeżeli można powiedzieć, w Polsce, bo zostałam adoptowana przez Urząd do Spraw Kombatantów. Mnie zaczęli zapraszać na różne wyjazdy z kombatantami, potem były różne zaproszenia do szkół. Także ja właściwie zaczęłam w Polsce, jeżdżąc po kraju, odwiedzając jednostki wojskowe, tak jak dzisiaj rano, bo już to jest mi bardzo bliskie, albo szkoły. I bardzo chętnie zawsze rozmawiam z żołnierzami, mój mąż też wojskowy i syn wojskowy. Także mam kontakt z wojskiem, a poza tym z młodzieżą, bo mi bardzo zależało na młodzieży i w dalszym ciągu mi bardzo zależy na młodzieży. Ojcu bardzo zależało na młodzieży, to jest dokumentowane, że jeszcze w Rosji, jak się formowała armia Andersa, to ojciec już wtedy dbał o młodych ludzi, potem na Bliskim Wschodzie, we Włoszech i w 1953 roku założył macierz szkolną w Anglii. Także ja, te tradycje ja od kilku lat pielęgnuję. Czy ja sobie wyobrażałam 5 lat temu, że ja się znajdę w tej sytuacji, że będę politykiem w Polsce? Nie, absolutnie nie. Czy ja jestem zadowolona? Tak, jestem zadowolona, jestem szczęśliwa, bo bym chciała po prostu coś dla Polski zrobić. Jeżeli Państwo czytali, usłyszeli o książce mojego ojca bez ostatniego rozdziału, to w pewnym sensie może bym chciała dopisać ten ostatni rozdział do książki ojca. I czuję, że mam, kiedyś mnie dziennikarka się zapytała, czy mam jakąś misję. A tak, może właśnie mam taką misję. Ta misja teraz się właściwie przełożyła na ten okręg, bo czuję, że mam misję, jeżeli chodzi o ten okręg. Bym po prostu chciała, żeby było dobrze. Ja uważam, że ten okręg przeżył bardzo, bardzo ciężkie czasy właśnie przez wojnę i nawet po wojnie. I tak jak pan poseł mniej więcej powiedział, no są powiedzmy trzy takie ważne stanowiska, które były przejęte przez nasz klub tydzień temu. Pierwsze to jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo z moją miłością do wojska i w ogóle z tego, że pochodzę z rodziny wojskowej, jest dla mnie ważne, ale jest ważne dla okręgu, dlatego że jest bardzo blisko. Jest blisko Litwy, jest blisko Rosji. Dwa dni temu General Hodges w Ameryce właśnie mówił, że się martwi o, co on nazwał, the Suwalki Gap, że jeżeli że Rosja wkroczy do Suwalki Gap, to odetnie w ogóle Litwę od Polski, w ogóle te wszystkie Baltic States. Także to jest bardzo ważne. Ja bym chciała, żeby jednostki wojskowe były powiększone w tym okręgu. Ja bym idealnie chciała, żeby wojsko amerykańskie wkroczyło w ogóle tutaj, żeby były bazy amerykańskie. No a ponad wszystko by było świetnie, jeżeli by się udała baza NATO. Tam, gdzie kiedyś był poligon, baza NATO to nie znaczy tylko żołnierze, to jest też zatrudnienie dla ludzi, dla młodych ludzi. Chodzi o pracę, bo bez pracy, bez inwestycji ten okręg nie może prosperować. Jeżeli chodzi o inwestycje też, to jest bardzo ważne, są infrastruktury. Via Baltica, która była zaczęta, potem zatrzymana, Rail Baltica, bez infrastruktury dobrej, to ja nie muszę tłumaczyć ludziom, którzy są tutaj, a inwestycja jest trudniejsza, bo każdy myśli, jak dojedzie. Ja sama siedzę bardzo często w samochodzie teraz między Warszawą a Suwalkami, tam i z powrotem i dookoła. I ja wiem, że dystans nie jest taki duży, 280 km, ale się bardzo długo jedzie.
jedzie. Także drogi muszą być lepsze. Jeżeli chodzi o jakieś przedsiębiorstwa, to turystyka się w ogóle prosi w tym okręgu, bo jest pięknie. Ale ja bym chciała z tej strony zachęcić Polonię, tak jak pan prezes Koczyński powiedział, że moja kandydatura to jest nie tylko dla okręgu, to jest równocześnie gest dla Polonii. I Polonia chce być włączona, absolutnie chce być włączona i ja bym chciała być tym łącznikiem między Polonią a Polską. O to musimy się starać, żeby były lepsze warunki, żeby czy z podatkami, czy w ogóle żeby zachęcać, żeby firmy chciały inwestować w naszym okręgu. Trzecia część to jest oczywiście historia, co już wspomniałam o historii, ale to się łączy z moją, powiedzmy, funkcją jako przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, bo oczywiście jak myślimy o tej Radzie, to myślimy o pomnikach, o cmentarzach, o tablicach, to nie jest tylko to. To chodzi o to, że Polska musi mieć dobry wizerunek. My będziemy dbać o to, żeby był dobry wizerunek, bo bez dobrego wizerunku inwestycje też jest trudno zachęcać, bo jednak każdy się zastanawia, mamy taką złą reklamę na świecie teraz przez różne głupstwa, napisane różna propaganda w media. To nie jest dobrze, to nie jest dobrze dla nas, to nie jest dobrze dla kraju, to nie jest dobrze dla naszej gospodarki. Także to jest mniej więcej moja wizja na okręg i moja wizja na przyszłość. Dodam tylko, że ja naprawdę szczerze uważam, że ja bym była dobrym wyborem, poza oczywiście moją osobą, ale to, że w Senacie jest 60 senatorów z Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze jeden senator jest jeszcze lepiej i ma poparcie tych wszystkich innych. Jedna osoba z innej partii może mieć fantastyczne pomysły, ale bez poparcia z innych senatorów i posłów prawdopodobnie ten pomysł do niczego nie dojdzie. Także proszę o wsparcie dla mnie, wsparcie dla PiS-u. No i wybory są 6 marca i chodzi o to, że nie można sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć i tak ten okręg należy do Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest koniecznie tak, opozycja jest silna i trzeba dbać o frekwencję, bo każdy głos się liczy, jak ktoś może zostać w domu, nie głosować. I by było smutne, jeżelibyśmy nie wygrali przez to, że ludzie po prostu nie poszli na wybory. Także dziękuję za uwagę i oddaję teraz mikrofon komukolwiek zmuszczony. Dziękuję bardzo. Tania. Dziękuję bardzo pani minister za głos. Słuchajcie państwo, możecie państwo zadawać pytania. Pani minister, tutaj wcześniej pan prezydent Andrzej Gawlicki prosił o głos, także jako pierwszy dostanie ten głos. I zachęcam państwa do zadawania pytań, do apeli, do próśb do pani minister. Ja oczywiście państwa proszę o poparcie 6 marca, o głos na naszą kandydatkę, panią minister Annę Marię Anders, żeby pomogła nam tutaj. Jesteśmy z panem posłem Lechem Antonim Kołakowskim w Łomży i dostaniemy wsparcie pani senator i będziemy zmieniać region, miasto i będziemy zmieniać Polskę. Także bardzo proszę, panie prezydencie. Wraz z moim osobistym głosem na panią, z apelem do mieszkańców miasta, aby oddane zostały głosy właśnie na pani nazwisko, niech mi będzie wolno wyrazić też oczekiwanie, abyśmy w pani osobie mieli ambasadora ziemi łomżyńskiej, takiego osoby, która nas będzie wspierała i promowała w środowiskach polonijnych na całym świecie. Myślę, że wszyscy o tym wiemy, że niektóre narody, jak Irlandia, Włochy, Portugalia, czy nawet tak egzotyczne dla nas jak Armenia, w doskonały sposób potrafią wykorzystać dobrą komunikację ze swoimi diasporami i przekuć to na konkretne efekty. 50% inwestycji zagranicznych w Irlandii pochodzi z diaspory irlandzkiej położonej, umiejscowionej w Stanach Zjednoczonych.
Wszyscy wiemy, że Łomża jest takim miejscem, czy też okolice Łomży również, gdzie ta migracja Polaków do Stanów Zjednoczonych czy na zachód Europy jest rzeczywiście bardzo znacząca. Więc mój apel dotyczy właśnie tego, aby ta komunikacja właśnie nas, nasza, władz miasta, o którą zabiegamy z Polonią, czy amerykańską, czy Wielkiej Brytanii, na zachodzie Europy, aby przekuła się na konkretne efekty, abyśmy tutaj mogli wykorzystać te zasoby, ten kapitał, który tam jest już zgromadzony i przekuć to na konkretne inwestycje na terenie miasta Łomży, czy też okolic Łomży. O takie poparcie proszę, o takie wsparcie proszę, o taką funkcję takiego ambasadora ziemi łomżyńskiej, a konkretnie miasta Łomży, będę zabiegał i w Pani osobie będę upatrywał. Także jeszcze raz z wyrazami poparcia i dziękuję za Pani obecność. O takie poparcie proszę. Dziękuję bardzo. Myślę, że możemy na pewno liczyć na wsparcie Pani Minister Marii Anders. Z tego co wiem, Pani Minister włada 6 językami, więc na pewno się dogada z każdym narodem tutaj sąsiadującym wokół nas. Jeszcze prosi o głos Pan Burmistrz Siedlanego, Pan Michał Hajewski. Bardzo proszę. Serdecznie dziękuję Pani Minister. Proszę Państwa, w ostatnich latach coraz częściej zmagamy się wszyscy z problemem oskarżania, o czym Pani zresztą wspomniała, Polski i Polaków o niedokonane przez nas zbrodnie. Nie tylko zbrodnie, ale również inne problemy są wyciągane, szczególnie w tych miejscach, które wykazały się dużym patriotyzmem w czasie II wojny światowej. Ten problem oczywiście nie bez kozery, Państwo wiecie, dlaczego poruszam. Przecież mówimy tutaj o Jedwabnym. I taka serdeczna prośba i zapewnienie. Pani minister, na pewno zrobimy wszystko w Jedwabnym, żeby otrzymała Pani jak największą ilość głosów. Prośba natomiast jest taka, żeby bywając w danej miejscowości odwiedzać, czy przynajmniej poinformować władze, żeby mogły jak najlepiej zorganizować to spotkanie, przemówić do jak największej liczby mieszkańców, poprosić serdecznie o to wsparcie w wyborach. Stąd też ten głos do pana posła, który organizuje te spotkania. Róbmy to wszystko tak, żeby było zwycięstwo, czego serdecznie pani minister życzę. Dziękuję. Bardzo proszę, zachęcam do dyskusji. Czy są jeszcze głosy? Panie wiceprezesie. Mamy tutaj przedsiębiorców. Wszystko jasne? Wiemy, na kogo mamy głosować, tak? Bardzo proszę o wsparcie na naszą kandydatkę. Tak? Bardzo proszę, tutaj pan Bernard Szymański. Bardzo proszę. Szanowna pani minister, pani poseł, pani pośle, szanowni państwo. Był taki wątek między nami rozmowy. Wtedy jeszcze pani u nas była na Bractwie Korkowym na inscenizacji naszego bractwa i poruszyliśmy bardzo tak ciekawie sprawy gospodarcze. I chcę państwa zapewnić, że pani minister Anders naprawdę zna się na całej polskiej gospodarce i bardzo dobrze się w tym czuje. Chcę państwu powiedzieć, że rozmawialiśmy bardzo głęboko o przedsiębiorczości, o tym, co dolega przedsiębiorców, o tym, co jest takim problemem dla przedsiębiorców i w jakiś sposób czułem się wtedy z tej rozmowy usatysfakcjonowany. I bardzo się cieszę jako przedsiębiorca, że będziemy mieli taką panią senator z Łomży. Te pani wzruszające wypowiedzi, słowa o tym patriotyzmie, tutaj każdy z nas to właśnie przenosi na to i odczuwa to pani wypowiedź bardzo dla nas budującą. Natomiast jeżeli już jestem przy głosie, to co już tutaj zabiegał cały czas pan poseł Lech Antoni Kołakowski, proszę panią minister o wiabeltykę. Proszę panią minister o czuwanie na to, co żeśmy rozmawiali wtedy. Ja się czułem bardzo wtedy szczęśliwy, że mogliśmy wtedy, pani pamięta tę rozmowę. Tak, oczywiście. I o prawie gospodarczym. Nie może być tak, szanowni państwo, pani minister, nie może być tak, żeby dłużnik był bohaterem, a wierzyciel dziadem. Dziękuję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zachęcam do dyskusji. Macie Państwo okazję zadawać pytania, składać apele. O, bardzo proszę. Jak to można zmusić do głosu, prawda? Udało się. Proszę bardzo. Pani minister, Państwo posłowie, chciałem poprosić o pochylenie się szczególnie nad losem Polaków właśnie za naszą wschodnią granicą, gdyż jako państwo wykonujemy wiele gestów przyjaznych wobec Litwy, Ukrainy, a sytuacja Polaków w tych krajach jest no straszna. Polakom na Litwie się wszystko odbiera, wszystko się kwestionuje, że wpisywanie nazwiska po polsku też paszportu by było tylko takim symbolem tej sytuacji. A druga sprawa, chciałem zachęcić, poprosić, jeżeli byłby czas w czasie kampanii, bo ja pochodzę z, znaczy mieszkam, nie pochodzę właśnie też z miejscowości Przytuły i tam mamy kilku bohaterów spod Monte Cassino pochowanych, dwóch oznaczonych krzyżem walecznych za tą bitwę, a jednego krzyżem Virtuti Militari. Także jeśli byłby czas, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Ja może... Dziękuję bardzo. Tutaj pani minister ustosunkuje się do tego pytania. Tak, bo mówiłam o tylu rzeczach, także nie wspomniałam tego, że właściwie kiedy zostałam ministrem, to akurat się tak stało, że mogłam przedstawić ustawę właśnie o repatriacji, nad którą rząd teraz pracuje w szczegółach. Wtedy mówiłam tylko, że szacujemy, że jak jest 10 tysięcy ludzi ze wschodu by chciało wrócić do Polski, że są plany teraz, żeby tę repatriację zacząć pod koniec tego roku, że pierwszeństwo będą mieli ci, którzy są w krajach takich represjonowanych jak Kazachstan czy Uzbekistan, gdzie oni się czują, powiedzmy, obywatelami drugiej kategorii. I tak jak ja mówię, że szczegóły będą przedstawione za kilka tygodni, ale ja się ogromnie cieszę, że ja się stałam do pewnego stopnia twarzą tej ustawy, bo jednak o to chodzi, to jak ojciec mówił, dojdziemy, nie wszyscy, ale dojdziemy. I to jest, powiedzmy, też to, co ja mówiłam przedtem, jakoś koniec jego dzieła, żeby sprowadzić tych, którzy by chcieli tutaj być, ale dotychczas im się nie udało. Także rozmawiałam z panem ministrem Kowalczykiem wczoraj i dopracujemy tą ustawę i mam nadzieję, że będziemy mogli ogłosić szczegóły za kilka tygodni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Nie trzeba mi mikrofonu. Tak. Staram się. Bardzo proszę, pan Andrzej Grzymała. Proszę. Dziękuję uprzejmie. Pani minister, mam taką prośbę i sądzę, że prośbę w imieniu wszystkich Polaków, by nekropolia na Monte Cassino nie stała się jarmarkiem czy jakąś częścią browaru. Członkowie mojej rodziny leżą tam pochowani i chciałbym, żeby po prostu godnie tam spoczywali. To ja absolutnie mogę odpowiedzieć na to pytanie i niech pan nie będzie spokojny, dlatego że akurat się tak złożyło, że ja byłam na Monte Cassino w grudniu. Ja ten jarmark widziałam. Ten jarmark już jest zniesiony, już od dawna zniesiony. Ten jarmark został zniesiony 21 grudnia. Problem nie tylko polegał na tym. Problem polegał na tym, że tam było, ja nie wiem, ja sama właściwie nie byłam pewna, gdzie te pomniki są. Ale jak się jest na parkingu na Monte Cassino, to jest cmentarz po prawej stronie. Po lewej stronie jest taka dróżka, która prowadzi do dwóch pomników. Trzecia dywizja pancerna, piąta dywizja pancerna i potem jeszcze tam jest czołg, taki skorpion. I to było zablokowane. To też jest teraz odblokowane. Pan ambasador Orłowski współpracuje ze mną, jeżeli chodzi o to. On był u opaty. To właściwie była wina opactwa, która potrzebowała pieniędzy i
chciała zarobić przy tym, bo tam trzeba było zapłacić, żeby dojść do tych pomników. Ale to nie jest największy problem. Problem polega na tym, mi się zdaje, że myśmy już to załatwili, a jeżeli jeszcze nie załatwiliśmy, to będzie załatwione, bo trzeba zmienić prawo. Problem polega na tym, że tam by ta firma miała większe plany na to, żeby obok tam był w ogóle browar, jakiś hotel czy coś. Także to jest makabryczne, bo człowiek może sobie wyobrażać, że ludzie pijani będą szli na cmentach. Także spokojnie, do tego pan może wierzyć, że ja jako córka mojego ojca, który tam jest pochowany, nie tylko mój ojciec, ale też moja mama, że ja będę pierwsza osoba, która będzie o to walczyć. Ale mi się zdaje z tego, co mówi pan ambasador, bo był u mnie tydzień temu, to już idzie w dobrym kierunku. Miasteczko jest absolutnie przeciwko temu, żeby tam cokolwiek było. To jest samoopactwo i jeżeli możemy się dogadać z opatą, to będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie ma chętnych. Szanowni Państwo, ja tu ze swojej strony i ze strony mojego kolegi posła Lecha Antoniego Kołakowskiego, my deklarujemy pracę i będziemy czuwać nad bezpieczeństwem polskich przedsiębiorców, Państwa. Będziemy na Państwa rzecz pracować i zapewniam Panie, że pilnujemy tego. Prawda, Panie Pośle? Jesteśmy w zespole parlamentarnym na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego i będziemy czuwali nad tym, przynajmniej będziemy walczyć o to, żeby krzywda przedsiębiorcom się nie stała. I macie Państwo jeszcze do dyspozycji taką możliwość, że będziemy mieć w swoim gronie panią minister Annę Marię Anders, która zadba o nasze interesy nie tylko w Polsce, ale za granicą. Mamy szansę na inwestycje Polonii w Polsce. Być może tak się zdarzy i Łomża też będzie miała taką okazję i łomżyńska ziemia, bo tu i Łomża, i region. Gdyby to zakład przemysłowy nie powstał, bo wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem to jest rozwój przemysłu na ziemiach Polski. Tak jak Państwo znacie plan strategiczny rozwoju Polski przedstawiony przez naszego wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który rzeczywiście napawa nas ogromną nadzieją. Ja wierzę w to, że będzie dobra zmiana dla Polski i będzie nie tylko praca, ale godna płaca. Tylko niestety musimy na to poczekać. Polska była degradowana przez lata, a teraz musi się podnieść z kolan i to trochę czasu wymaga. Także prosimy o cierpliwość, o wsparcie, o to, aby nie poddać się propagandzie opozycji, która niestety straciła swoje korytko i te ośmiorniczki, których my, zapewniam Państwa, nie jemy. Pracujemy uczciwie na rzecz naszej ojczyzny, na rzecz Łomży i ja tu deklaruję, myślę, że pan poseł tak samo, będziemy czuwać nad naszym regionem, nad naszą Łomżą i będziemy prosić panią przyszłą, mam nadzieję, senator Annę Marię Anders o wsparcie. Bardzo jeszcze proszę, słowo. Jeszcze pan poseł Lech Antoni Kołakowski. Szanowna pani minister, szanowni państwo. Ja chciałem zapowiedzieć, w najbliższy weekend, w sobotę w Łomży, planowane jest posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Przedstawionych będzie kilka uchwał klubu dotyczących łomżyńskich spraw. Tak, za tydzień w sobotę. Także, szanowni państwo, ja też ze swojej strony chcę naszej kandydatce życzyć sukcesów. 6 marca spotkajmy się, państwu również chcę bardzo serdecznie podziękować za możliwość spotkania się i być może jeszcze pani minister na koniec zdanie. Tak, zapomnieliśmy jeszcze wspomnieć wizy. To jest wizy. Ktoś mi powiedział, że jeżeli doprowadzę do tego, żeby Polacy mogli jechać do Stanów Zjednoczonych bez wiz, to przejdę do historii. To mi się podoba. Także mówiłam o tym podczas mojej kandydatury ostatnim razem, bo jednak powiedzmy senator to
to dużo znaczy, sam tytuł Stanów Zjednoczonych. No a teraz myślę, minister, senator, to jeszcze lepiej, z nazwiskiem Anders, mamy badalstwo amerykańskie, także jakoś może mi się to uda. W każdym razie bardzo bym chciała, chciałabym przejść do historii, ale też chciałabym zadowolić ludzi tutaj. Mi się zdaje, że jest bardzo dużo osób w okręgu, które ma rodziny w Stanach Zjednoczonych, także to by było dobre. Także dziękuję za uwagę, dziękuję za przybycie, no i do zobaczenia. Szanowni Państwo, jeszcze tylko słowo, krótkie zdanie, albo dwa, albo trzy. Słuchajcie Państwo, no, zaprzysiężenie Pana Prezydenta Dudy było w takim dniu, że wszyscy zapamiętamy przemienienie pańskie. Myślę, że nastąpiło to przemienienie pańskie w Polsce. Już teczki zostały znalezione w szafie gdzieś, prawda? I w końcu może dowiemy się prawdy. I jak się ta atmosfera oczyści, to i nasz kraj rzeczywiście będzie mocarstwem gospodarczym. I będą tutaj do nas wszyscy przyjeżdżać i wracać i ze Stanów Zjednoczonych, i z Anglii, gdzie się tylko nasi rodacy znaleźli. Będą wracać i ja bym tak bardzo chciała i liczę na to, że tak będzie. I pani minister Anna Maria Anders w tym pomoże, bo się na tym najbardziej zna. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Naprawdę jest mi niezmiernie miło, że Państwo byliście, wytrwaliście, jeszcze była dyskusja. Bardzo, bardzo dziękuję.